Witam Was serdecznie w kolejnym malutkim holu zakupowym z iHerb. I tutaj widzicie rzeczy, które sobie tym razem zamówiłam. Głównie przez to, że potrzebowałam jakiegoś żelu do mycia twarzy i kremu pod oczy, a reszta to już tak przy okazji. Kupiłam sobie takie chipsy fasolowe o smaku limonkowym, bo gdzieś tam je widziałam u kogoś na YouTubie amerykańskim, tak przypadkiem całkiem, i bardzo chwalili sobie. Kupiłam też takie ciasteczka kokosowe, które chwaliła bardzo Julia Caban z kolei. Też chciałam ich spróbować, aczkolwiek wiem, że one mają białka jaj w środku, więc nie są wegańskie. Kupiłam też taką szczoteczkę do zębów jonową. Ja mam problem troszeczkę ze schodzącym dziąsłem z jednego zęba i muszę bardzo delikatnie szczotkować te okolice. I stwierdziłam, że może spróbuję czegoś takiego, bo tutaj nie trzeba w ogóle wkładać siły. To tylko jakby tak... No, takie jest działanie tej szczoteczki jonowej, że rozbija nam te wszystkie rzeczy na zębie i nie trzeba nawet szorować, także w tym jednym miejscu chciałabym uniknąć tego szorowania właśnie. Tutaj mam za dolara takie probiotyki, one są bardzo często w tej sekcji z promocjami i z próbowaniem i ja zawsze je sobie po prostu dokładam do koszyka. Tu mam krem pod oczy, który był też bardzo chwalony i to jest tej samej marki, której kiedyś kupiłam krem na dzień do twarzy i bardzo go lubię, bardzo pięknie pachnie pomarańczami, także zdecydowałam się na taki właśnie. No i właśnie ten żel, który był powodem moich zakupów, to jest żel do mycia twarzy. Taki mocno oczyszczający po prostu. I to wszystko, jeżeli o to chodzi. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę tutaj. Chciałabym dla Was jeszcze spróbować tych ciasteczek i tych chipsów, więc mam nadzieję, że ich niedługo spróbuję i dokleję tutaj do tego holu. Także zostańcie jeszcze chwileczkę, bo tutaj coś jeszcze będzie doklejone. No i tak jak Wam mówiłam, pora przetestować te dwie tutaj rzeczy, dwa frykasy. Zacznę może od chipsów, od wyprawnych. W kolejności normalnej, tradycyjnej. I to są chipsy z białej fasoli, limonkowe. Tutaj w składzie mają całe ziarna fasoli z łupinką, olej słonecznikowy, ryż długoziarnisty, tapiokę, sól, cukier trzcinowy, kwas cytrynowy, pietruszkę, naturalny smak i olejek limonkowy. Już Wam mówię, jakie to są wartości odżywcze. W jednej porcji, niestety tutaj mamy amerykański tryb czy styl podawania wartości odżywczych, czyli nie mamy na 100 gramów, tylko na porcję. Jedna porcja ma 28 gramów, ma 140 kalorii, 7 gramów tłuszczu, 16 gramów węglowodanów, z czego 5 gramów błonnika i 5 gramów białka tutaj w tym jest. No i spróbujemy. Tutaj jest napisane, że nie ma GMO w środku. Jest bezglutenowe oczywiście. No i sprawdzimy. Pachnie tak sobie. To znaczy spodziewałam się, że uderzy we mnie jakaś taka limonka. A to pachnie fasolą. Są bardzo ciężkie i ubite. One są wszystkie tu na dnie. Jak otworzyłam paczkę, wszystkie są na dnie. Aż nawet ich nie widzicie stąd. No i zobaczymy, jak smakują. Smakują naprawdę nieźle. Pod sam koniec jedzenia czuć ten posmak, może nie fasoli, czuć, że to nie ziemniak, ale smakują jak tortille kukurydziane, tak bym powiedziała. Aczkolwiek ten stopień przyprawienia jest naprawdę konkretny. Bardzo wyraziste to jest. I naprawdę bardzo mi smakuje. Myślę, że jeszcze sobie kiedyś takie kupię, jak będzie mi tam czegoś akurat brakowało do paczki. Może wybiorę jakiś inny smak też na spróbowanie, ale bardzo dobry jest ten smak, lekko taki kwaskowy. Troszeczkę kojarzy mi się z tymi popularnymi w Anglii, ogółem w Wielkiej Brytanii, takimi chipsami z octem. Ale łagodniejszy mają smak niż ocet, taki bardziej naturalny, cytrynowy faktycznie. A tutaj mamy bezglutenowe ciasteczka kokosowe, które właśnie polecała Julia Caban. I one są... bez pszenicy, bez glutenu, bez nabiału, bez drożdży i bez różnych tam innych, bez tłuszczu trans, soi, laktozy, ble, 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 ale nie są wegańskie, bo mają chyba białko jaja, z tego co pamiętam. Mają tak, kokosa bez siarkowego, odparowany cukier trzcinowy, tapiokę,
białka jaj. Nie, bez sztucznych barwników, aromatów i bez konserwantów. W dwóch ciastkach jest 130 kalorii, 7 gramów tłuszczu z tego, 17 gramów węgli i 1 gram białka. Czyli jedno ciastko ma 65. Zobaczymy, jakie duże. Czy mnie to zadowoli. Jest w fajnej takiej puszce, dzięki czemu one są długo świeże i dobrze zachowane i też się nie zgniotły w transporcie, nie miały jak. Ale pachną przepięknie. Pachną wysokiej klasy kokosem i są to takie kulki, po prostu takie typowe polskie kokosanki, powiedziałabym. Naprawdę pachną ekstra. Są bardzo mokre. Ja już jestem tu cała brudna. Bardzo mokre, takie lepkie. Zobaczymy, jak smakują. No przepyszne. Ja zawsze usiłowałam zrobić kokosankę podobną do tej w sklepie, do jakichś takich lepszych składników, bo wiem, że te sklepowe się składają właśnie z takiego skondensowanego, słodzonego mleka. Oczywiście od czasu do czasu można sobie to zjeść, ale jak się chce zrobić całą blachę w domu, no to nie jest to najlepszy pomysł. A te właśnie smakują prawie tak samo jak takie sklepowe. Są słodkie, nasączone, takie soczyste, mięsiste, zadowalające. 65 kalorii, uważam, że jest to uczciwa ilość jak na takie ciacho, bo ono jest, wiecie, tłuściutkie, kokosowe, konkretne i sycące. No i dobra. I to tyle, jeżeli chodzi o ten mikrotastes. Oczywiście jak zwykle przy tych holach wszystkie linki macie tam na dole. I na dole też macie kod zniżkowy na pierwsze zakupy na 5 dolarów i takie tam. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Pa, pa!